Czy warto, abyś zatajał, że chorujesz na cukrzycę typu 1 podczas badań na prawo jazdy zawodowe? Oczywiście zapytanie mojego widza. Witam, moim marzeniem jest jazda tirem, ale choruję na cukrzycę typu 1 od 5 roku życia. Wymaga to pobierania insuliny. Znajomy powiedział mi, że to nie problem, gdyż on ma cukrzycę, jeździ samochodem ciężarowym, a sprawę załatwił tak, że przy pierwszych badaniach lekarskich kolega podał za niego krew do laboratorium. Wyniki wyszły prawidłowe, psychotesty już zaliczył sam i resztę badań u specjalistów również. Dostał na 5 lat orzeczenie, cieszy się nowymi uprawnieniami oraz realizuje swoje marzenia. Musi Pan wiedzieć, że cukrzyk nie ma prawa do godziwej pracy, nie ma prawa do renty, a jedynie świadczenie, jakie otrzymuje, to 153 zł miesięcznie. Czy taki proceder jest surowo karany i jaka jest szansa na wykrycie i odebranie uprawnień? Proszę Pana doktora o pomoc, gdyż jest Pan jedyną osobą, którą mogę o to zapytać, także dziękuję za zaufanie, chociaż pytanie jest troszeczkę podchwytliwe. Znaczy, nie chodzi o stronę medyczną, tylko o stronę taką etyczną bardziej. Natomiast zacznę od zacytowania Ci fragmentów rozporządzenia badań kierowców w tej części dotyczącej cukrzycy, dotyczącej cukrzyków. Musisz zacząć od złożenia takiego oświadczenia dotyczącego stanu Twojego zdrowia. Oświadczam, że jestem świadomy konieczności zgłoszenia się do ponownej oceny stanu zdrowia w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku wystąpienia u osób chorych na cukrzycę w porze czuwania epizodu ciężkiej hipoglikemii, także niezwiązanego z kierowaniem pojazdami i pouczony o odpowiedzialności karnej z artykułu 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Czyli teoretycznie powinieneś być na tyle świadomym kierowcą i to kategorii nie tylko zawodowych, że miałeś epizod hipoglikemii w domu, zemdlałeś, ktoś Ci pomógł, no i powinieneś ładnie się udać do badań, do lekarza uprawnionego do badań kierowców, aby się powtórnie zbadać, no z wiadomym skutkiem, jakim jest z reguły odebranie prawa jazdy. Natomiast nie jest to tak, że cukrzyca całkowicie Cię wyklucza z kierowania pojazdami, ponieważ można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami. I tutaj mówię o kierowcy zawodowym. Przedstawienia pozytywnej opinii lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, w tym o braku innych przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami związanych z cukrzycą. Zwróć uwagę, że nie jest tutaj konieczna opinia tylko diabetologa, może to być lekarz rodzinny, który Cię leczy, który Cię prowadzi, czy jakiś inny lekarz, który o tej cukrzycy ma pojęcie. Przeprowadzania regularnych, kontrolnych badań lekarskich właściwych dla każdego przypadku, przy czym okres pomiędzy tymi badaniami nie może przekraczać 3 lat, a w przypadku insulinoterapii roku. Czyli jeżeli jesteś z tą cukrzycą typu 1, zdaj sobie sprawę, że co roku będziesz musiał przechodzić badania lekarskie u lekarza uprawnionego do badań kierowców. Takie badanie kosztuje w tej chwili 200 zł, natomiast jeżeli jesteś na tak zwanych tabletkach, prawda, to maksymalnie masz 3 lata. Tutaj jest ciekawy punkt wykazania przez osobę badaną pełnej świadomości ryzyka hipoglikemii, w szczególności zagrożenia utratą przytomności oraz poinformowanie jej o konieczności zgłoszenia się do ponownej oceny braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami w przypadku wystąpienia w porze czuwania epizodu ciężkiej hipoglikemii, także niezwiązanego z kierowaniem pojazdami, czyli tu ustawodawca załatwia sprawę tym oświadczeniem, które podpisujesz pod groźbą odpowiedzialności karnej. Kolejny punkt, prowadzenia kontroli nad przebiegiem choroby przez osobę badaną, czyli w tym przypadku tego kierowcę, zgodnie ze wskazaniami lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, w tym poprzez regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi przynajmniej 2 razy dziennie oraz w porach dniach związanych z kierowaniem pojazdami. Czyli jak już zostaniesz tym kierowcą zawodowym, to musiałbyś sobie założyć jakiś taki dzienniczek i uczciwie, jak jeździsz, wpisywać poziomy cukru we krwi i także poziomy w czasie, kiedy powiedzmy jedziesz, znaczy może nie tyle jedziesz, co jedziesz sobie, stajesz na parkingu, badasz krew, wpisujesz tam o tej godzinie, prawda, sobie zbadałem, czy jest to w pamięci twojego glukometru, czy w jakiś inny sposób, ale taki obowiązek na ciebie ustawodawca nakłada. Oraz taki punkt ostatni, udokumentowania kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, czyli no musiałbyś się do tego lekarza w miarę często zgłaszać, co chyba problemem nie jest, bo jeżeli ci przepisuje insulinę, no to tak czy siak musisz do niego chodzić. I jaki ja tutaj widzę problem? W zasadzie najpierw spróbowałbym załatwić wszystko legalnie, czyli poszedłbym do swojego lekarza, który prowadzi mi tą cukrzycę, uczciwie z nim porozmawiał, nawet wydrukował sobie to ten fragment rozporządzenia dotyczącego badań kierowców, który dotyczy cukrzycy, prawda? I zapytałbym go uczciwie, jaką on mi opinię wystawi i z tą opinią, jeżeli byłaby pozytywna, poszedłbym do lekarza uprawnionego do badań kierowców. Ja miałem taki przypadek cukrzyka, przyniósł mi tą kartę badania, kartę konsultacji diabetologicznej i nie widziałem problemu z wystawieniem orzeczenia pozytywnego na 1 rok. Powtarzam, na 1 rok, nie dłużej, ale też 3 razy zapytałem tego kandydata na kierowcę, czy on wie o tym, że to będzie tylko na 1 rok i co roku będzie musiał się dalej badać. Kierowca wiedział i wszystko poszło pozytywnie, chyba gdzieś nawet został zatrudniony w jakiejś firmie. Natomiast no, jaki jest problem z takim załatwieniem, nazwijmy to szuruburu, prawda, bez przyznania się do tej choroby, zatajenia tej cukrzycy, prawda, szczególnie insulinozależnej. Wszystko w zasadzie będzie cacy do jakiegoś momentu, kiedy ta cukrzyca w jakiś sposób nie wypłynie, a w zasadzie wypłynąć tylko może w taki sposób, że powiedzmy jest u ciebie źle kontrolowana i masz napad hipoglikemii, zabierają cię gdzieś do szpitala i ktoś tam potem, że tak powiem, powiadamia Wydział Komunikacji, że taką chorobę masz. Wydział Komunikacji kieruje się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i tam z reguły takie prawo jazdy ci zabiorą. No, gorzej, jeżeli sprawa wyniknie w czasie jakiegoś wypadku samochodowego, zdarzenia drogowego, tracisz przytomność, jedziesz tam 20 czy 40 tonowym tirem, są, nie daj Boże, osoby śmiertelne i ta choroba wtedy wychodzi na jaw, wtedy ten przebieg choroby ujawniony jest na światło dzienne, prawda? I jeżeli będzie jakiś mądry prawnik, czy ktoś, to po prostu dopatrzy się, że niestety złożyłeś fałszywe oświadczenie i niestety odpowiedzialność karna cię nie ominie. Także na pewno nie doradzam tego drugiego sposobu, nie będę tu nikogo uczył kłamać, prawda? To jest naprawdę poważna decyzja z twojej strony. Natomiast bądźmy uczciwi, wprawdzie ten sposób uczciwy jest dosyć trudny, ale być może zmobilizuje cię do kontroli choroby, do częstszego chodzenia do lekarza, po prostu dbania o siebie. No i tak w dłuższej perspektywie może nawet będzie to dla ciebie jakieś pozytywne w sensie zdrowotnym, prawda? Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Smutna sprawa. Osoby chore na cukrzycę no niestety mają tą jałmużnę mają tą niby ten stopień niepełnosprawności jakiś, prawda, tam mają te parę groszy ochłapa na coś tam, a wiele zawodów jest dla nich niedostępnych. Ja powiem uczciwie, że miałem takiego kierowcę, o którym wspomniałem, i jak na razie daje ten chłopisko radę. Jeżeli takie filmiki Cię interesują, zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj jakiś kolejny filmik dotyczący cukrzycy u kierowców nie tylko zawodowych.